Na jakim etapie jest Polska, jeżeli chodzi o budowanie e-państwa w tym momencie? Myślę, że jest na całkiem niezłym. Myślę, że od kilku lat ruszyliśmy mocno do przodu. Popatrzmy na liczby. 5 milionów obywateli, którzy aktywnie korzystają z profilu zaufanego, jeszcze, czyli takiego narzędzia dostępu elektronicznego do swoich usług w administracji publicznej. Jeszcze 5 lat temu było to kilkaset tysięcy, także tu jest duży progres. I myślę, to wydarzyło się dzięki współpracy różnym stronom rynku, bo administracja efektywnie zaprosiła rynek, sektor bankowy, ale też ekspertów do tego, żeby rozwijali e-administrację i okazało się, że może być sukces w tym obszarze. No, pewne działania, które prowadził rząd, prowadziło państwo, odbywały się poprzez właśnie bankowość elektroniczną, ale no być może tak nie powinno być, może e-państwo powinno się rozwijać trochę inaczej. Mówi się dużo o podpisie elektronicznym. Na jakim etapie jesteśmy w tej kwestii? No myślę, że podpis elektroniczny to jest takie dziecko, przed którym jeszcze wiek dojrzewania zdecydowanie. Trzeba, myślę, w tym dojrzewaniu pomagać. Takim punktem ciekawym byłoby coś, co ja nazywam włożenie tego podpisu elektronicznego pod strzechę. Czyli żeby ja, pan, normalny Kowalski, ale też przedsiębiorca używa tak naprawdę w codziennym swoim funkcjonowaniu podpisu elektronicznego, żeby on był tani, żeby był wygodny, żeby mógł być dostępny tak naprawdę od ręki na telefonie komórkowym, ale też żeby zachował to bezpieczeństwo, które ma, bo ono jest bardzo ważne. I w tym momencie podpis będzie taką bramą i do usług komercyjnych, czyli do tego, żeby mógł podpisać umowę z operatorem telekomunikacji w taki sposób, żeby mógł może docelowo nawet podpisać umowę, czy nawiązać relacje, czy podpisać dokument z notariuszem, ale również, żeby byłoby to narzędzie, gdzie mógłbym pewne bardziej zaawansowane czynności wykonywać w administracji publicznej. Mamy identyfikację elektroniczną, czas na podpis elektroniczny, masowy, dostępny dla każdego w mojej opinii. A czego brakuje, żeby ten podpis elektroniczny upowszechnić? No bo on powinien być tani i wygodny, tak. I jeszcze bezpieczny. Tak. Czego to brakuje? Na pewno jeśli chodzi o wygodę, brakuje rozwiązań, które bazują nie na kartach kryptograficznych, tylko bazują na aplikacjach mobilnych. I to jest, co już takie rozwiązania na rynku. Drugi element to to, w jaki sposób ja wchodzę w posiadanie tego podpisu. To nie może być tak, że podpis można fizycznie kupić albo w jednym mieście w województwie, albo muszę wołać kuriera czy pośrednika, który jest bardzo drogi. To tak naprawdę jak banki na przykład umieją już pozyskiwać klienta w sposób zdalny, czy na bazie identyfikacji z innego banku, czy poprzez wideoweryfikację, czy poprzez zdalną weryfikację dowodu tożsamości, tak naprawdę to również powinien być klucz do tego, żeby stać się właścicielem podpisu cyfrowego. Czyli prosty sposób, podsumowując, prosty sposób, żeby go dostać, on powinien być tani, możliwe, że na przykład usługodawca może za niego płacić, dlaczego nie, i on nie powinien ode mnie wymagać żadnych dodatkowych urządzeń. Mam smartfon, to powinno wystarczyć. Rozumiem, że technologicznie Polska czy polskie firmy są przygotowane do tego, żeby taki podpis wprowadzić. Czyli tak. Rozumiem, że brakuje rozwiązań prawnych. Raczej bym powiedział te rozwiązań prawnych i regulacyjnych. Wiem, że teraz trwa praca w Ministerstwie Cyfryzacji i powiedzmy okolicach, aby umożliwić ten wideoonboarding jako narzędzie do pozyskania podpisu elektronicznego. A z drugiej strony dostawcy, jeżeli dostaną regulacje, myślę, że technologicznie są gotowi do tego, żeby takie rozwiązania już wprowadzać. Jeszcze jest kwestia e-paragonu. Tak. Czyli paragonu elektronicznego. W tym roku się tutaj będzie dużo działo. Jak pan sądzi, jak to może zmienić rynek i nasze dążenie do tego e-państwa, od czego żeśmy zaczęli naszą rozmowę? Myślę, że obywatele tutaj nie są żadną barierą. Jeżeli oczywiście utrzymamy możliwość otrzymywania paragonu w formie papierowej. Tutaj są obawy dość naturalne o anonimowość moich transakcji. Nie wszyscy chcą wiedzieć, co ja kupuję i gdzie. Natomiast jest część klientów, którzy nie będą mieli problemu z tego, że dostaną paragon elektroniczny. Dzięki temu będą mieli tytuł do reklamacji, będzie łatwiej go nie zagubić i będą chcieli mieć taki paragon w formie elektronicznej. Myślę, że dla przedsiębiorców to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, czy e-paragon, czy e-faktura, że w momencie jestem w stanie powiedzieć mój NIP i ten dokument pojawi mi się od razu w moim systemie księgowym, czy na maila elektronicznie. To są grupy, które myślę na taką migrację są gotowe i to im bardzo ułatwi życie. A jeżeli klientom tradycyjnym albo obawiającym się tych kwestii związanymi z anonimowością pozostawimy tradycyjną formę jako opcjonalną, to myślę, że to jest kierunek, który pozwoli temu rynkowi wreszcie wystartować.
A przyjmowanie płatności na telefonie komórkowym, czyli mamy paragon elektroniczny i do tego dołączony telefon komórkowy, smartfon, tak, na którym można, który można by traktować jak praktycznie kasę fiskalną. Tak. To będzie kolejny etap rozwoju. Tak, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobry kierunek. Są już rozwiązania dostarczane przez organizacje płatnicze, czy certyfikowane przez organizacje płatnicze. I wydaje się, że to też jest kwestia tak naprawdę miesięcy. Myślę, że dla użytkowników będzie to zupełnie naturalne, żeby w przysłowiowym warzywniaku móc skorzystać z karty, a z drugiej strony, żeby sprzedawca miał telefon komórkowy. Myślę, że ludzie z jednej strony płacimy telefonem, nikt już tutaj nie robi z tym problemu, tak samo będzie można przyjmować płatności. Jest warzywniak, jest, nie wiem, psycholog, jest masażysta, jest wiele takich zawodów, gdzie jeszcze ta Polska bezgotówkowa może trafić po strzechy. No i taki smartfon powinien temu pomóc.